Mówisz obozy koncentracyjne, myślisz Niemcy. Ale to nie tak. Niemcy, czy jak to się ostatnio mówi, naziści, jedynie udoskonalili instytucję obozu koncentracyjnego. Zwiększyli wydajność i przepustowość. Ulepszyli ten najbardziej, jak to się mówi, koszmarny wynalazek XX wieku. No właśnie, czy aby na pewno XX? Bo jak się za chwilę okaże, obozy koncentracyjne to pomysł XIX-wieczny. A może i nawet XVIII-wieczny, bo niektórzy autorstwo pomysłu przypisują Rosjanom, a pierwszymi więźniami byli Polacy. Cześć, tu Skowron, ten Skowron na co dzień o poranku w radiu i coraz częściej dzięki Wam tutaj, na YouTubie. Fajnie, że wpadliście, zachęcam do zasubskrybowania tego kanału, a teraz ruszamy. Dzisiaj niecodzienna, niebywała historia obozów koncentracyjnych. No właśnie, komu przypisać zaszczytne miano twórcy pierwszych obozów? Rosjanom? Ci, za carskiej Rosji, zamykali schwytanych konfederatów barskich w miejscach tymczasowego pobytu, a dopiero stamtąd z tych obozów wywozili na Syberię. Ale to nie są obozy takie, jakie znamy. To jedynie ich zalążek, przy dobrej woli badacza, to takie protoobozy. Temat podejmują 120 lat później po Rosjanach Hiszpanie, na Kubie. W kwietniu 1895 roku wybucha tam powstanie. Hiszpania wysyła 250-tysięczny korpus ekspedycyjny. Jego dowódca, generał Martinez Campos, aby odciąć rebeliantów od zaopatrzenia, proponuje zamknąć chłopów, ludność wiejską, w specjalnych strefach. Jego następca, generał Valeriano Weyler, dzieli Kubę na strefy i przesiedla chłopów do strzeżonych obozów. Nazywa to rekoncentracją. Rekoncentracja. O, jakby brzmi znajomo już, prawda? A rekoncentrados, czyli ci przesiedleni chłopi zamknięci w obozach strzeżonych przez wojsko, oni no teoretycznie mają co jeść, są bezpieczni, mają dach nad głową, mają ziemię do uprawiania. Teoretycznie. Teoretycznie, bo w praktyce gnieżdżą się często w miastach, w szałasach, na podwórkach domów, na ulicach, głodując. Wyniszczają ich choroby. Żebrzą i umierają na chodnikach, na ulicach. Według szacunków w wyniku rekoncentracji zmarło ponad 90 tysięcy osób. Światową prasę obiegają obrazy hiszpańskich żywych trupów. I te obrazy, te artykuły plus raporty Czerwonego Krzyża sprawiają, że świat jest oburzony, a do wojny przystępują Stany Zjednoczone. A oczywiście wygrywają z Hiszpanią. Kuba odzyskuje niepodległość. O. Natomiast pomysł rekoncentracji, pomysł zamykania ludzi w obozach zrealizowany już i sprawdzony. Sprawdzony, bo gdyby nie Stany Zjednoczone, to Hiszpanii by się udało. Szybko znajduje swoich naśladowców, żeby nie powiedzieć wielbicieli. Teraz przenosimy się na przylądek Dobrej Nadziei, to dzisiejsze RPA, sam dół Afryki. Tam od XVII wieku osiedlają się Burowie. Bur to po holendersku chłop. Burowie to są potomkowie chłopów-osadników niderlandzkich, fryzyjskich, flamandzkich, francuskich, niemieckich itd. Żyją sobie spokojnie w Afryce. Ale w początku XIX wieku pojawiają się tam Brytyjczycy. Tworzą tak zwaną kolonię przylądkową i wypychają Burów. Rozpoczyna się tak zwany Wielki Trek, czyli wędrówka Burów na północ, w głąb kontynentu afrykańskiego. W międzyczasie Burowie walczą i pokonują ludy Bantu i zakładają dwie swoje republiki, Transwalu i Oranii. Żyją sobie spokojnie, ale mają niebywałego pecha. Na ich ziemiach zostają odkryte przebogate złoża złota i diamentów. Co robią Brytyjczycy? Oni postanawiają, dzisiaj by powiedziano, wyzwolić, denazyfikować, dzisiaj by powiedziano, nieść demokrację Burom. Robert Arthur Talbot Gascoigne Cecil, brytyjski premier, zapewnia, że nie chodzi o złoto, ani o diamenty, ani o tereny, nie. Ale wojna wybucha. Pierwszą wojnę Burowie wygrywają. Podpisują traktat pokojowy. Jest pięknie, ale no ich ziemia kryje na tyle dużo diamentów i złota, że niestety w rok po wygranej przez Stany Zjednoczone wojnie z Hiszpanią na Kubie, rok później w 1899 wybucha druga wojna burska. Początkowo Burowie wygrywają, leją Brytyjczyków, ale niestety ci ściągają posiłki i w Afryce ląduje 450-tysięczny korpus ekspedycyjny. Prawie 500 000 żołnierzy. Wojna z taką potęgą może być tylko partyzancka. I taka jest. Burowie świetnie sobie radzą. W broń zaopatrują ich Niemcy.
Jak walczyć z burami, myślą Brytyjczycy? Tak jak Hiszpanie z rebelią na Kubie. Usunąć wszystko, co sprzyja partyzantom i każdego, kto może im pomóc. Plus do tego obowiązkowo taktyka spalonej ziemi. Zburzono 30 tysięcy farm z całym dobytkiem. Zburzono całe wsie. 40 miast i miasteczek częściowo lub całkowicie zniszczono. Wybito bydło, spalono plony, zatruto wszystkie studnie. Co z ludźmi? Ano tych zamknięto w concentration camps. Już jesteśmy w domu, w obozach koncentracyjnych. 117 tysięcy burów, w większości kobiet i dzieci oraz starców, zamknięto w kilkudziesięciu zbudowanych w całej Afryce Południowej obozach koncentracyjnych. Wyglądały jakby znajomo. Rzędy namiotów otoczonych drutem kolczastym. Oczywiście to nie były obozy zagłady, znane nam z Niemiec, ile raczej takie obozy internowania. Ale były. No i nazwa mówi sama za siebie. Ze 117 tysięcy zamkniętych tam burów zmarło 28 tysięcy ludzi. Większość, 22 tysiące, to dzieci. Oficjalnie obozy były dobrowolne i stanowiły wyraz troski Brytyjczyków o burów. Teoretycznie obozy miały być bezpiecznym miejscem schronienia. W rzeczywistości panowały tam tragiczne warunki higieniczne i przeludnienie. Po 20 osób w 5-osobowych namiotach, śpiących w większości na gołej ziemi, również w porze deszczowej. Takie zgęszczenie ludzi, takie warunki mieszkaniowe sprawiły, że bardzo szybko zaczęły wśród burów wybuchać epidemie. Głównie tyfusu, ale też nękały ich czerwonka, szkorbut, zapalenie płuc, koklusz. Ale tym, co zbierało największe śmiertelne żniwo, był głód. Brytyjczycy wprowadzili system, gdzie wielkość racji żywnościowej zamkniętych w obozie kobiet i dzieci była uzależniona od tego, co zrobi ich mąż i ojciec. Jeżeli dany bur decydował się walczyć w szeregach partyzantów, jeżeli nie składał broni, to jego rodzina dostawała niewiele jedzenia. Tak niewiele, że rodziny walczących burów po prostu umierały w obozach z głodu. Teraz będę cytował. System zmniejszania racji żywnościowych był haniebnym, zaplanowanym z zimną krwią elementem państwowej polityki. Jej celem było zmuszenie do kapitulacji ludzi, których nie było się w stanie pokonać na polu bitwy. Tak pisał dziennikarz, brytyjski dziennikarz William Thomas Stead. W końcu prawda o tym, co Brytyjczycy robią burom, dotarła do światowej opinii publicznej, wywołując oczywiście oburzenie. Specjalna komisja wizytowała obozy, potwierdziła doniesienia i obozy zamknięto w roku 1902. Można było to zrobić, bo cel został osiągnięty. Burowie poddali się, podpisali traktat z Wielką Brytanią. Na mocy tego traktatu ich republiki Transwalu i Oranii utraciły niepodległość. Jak myślicie, kto położył rękę na diamentach i na złocie? A przecież o to chodziło. No właśnie. Świat oczywiście był oburzony i tak dalej, ale już 2 lata później, w niemieckiej Afryce Południowo-Zachodniej, to jest dzisiejsza Namibia, rozpoczęła się rzeź Hererów. Niemcom bardzo podobały się tereny należące do Hererów, ale samo plemię im przeszkadzało. Postanowiono więc ostatecznie rozwiązać kwestię hererską. Hererów wypędzono na pustynię Kalahari. A armia niemiecka blokowała im dostęp do wody, nie pozwalano im wrócić. Źródła piszą o tysiącach zwłok, odnajdowanych wokół wyschniętych źródeł i zatrutych studni. Co z obozami, panie Skowron? Ano Niemcy zbudowali obozy dla tych hererów, którzy przeżyli, zamknęli ich tam i wprowadzili dwie nowości w stosunku do Brytyjczyków. Po pierwsze, więźniowie byli oznaczeni literami GF, to jest od niemieckiego Gefangene, więźniowie, a po drugie wprowadzono przymusową, niewolniczą, ciężką pracę fizyczną, maksymalnie wyniszczającą. W efekcie w 7 lat z 80 tysięcy hererów przy życiu zostało 15 tysięcy. Co na to świat? Kompletnie nic. Ale Niemcy zbierali doświadczenia. Jaki jest pożytek z pracy niewolniczej? Jak prowadzić kartoteki więźniów? Bo prowadzono. Tam też zaczęły się medyczne eksperymenty na więźniach. W niemieckiej Afryce eksperymenty prowadził niejaki dr Fischer, u którego nauki pobierał znany ze Oświęcimia dr Mengele. Komisarzem zaś kolonii był dr Heinrich Göring, ojciec Hermana Göringa. Tak się układają losy świata od tej mniej znanej strony.
Mija 7 lat. 7 lat po wymordowaniu Hererów w Związku Radzieckim Rada Komisarzy Ludowych wydaje dekret o czerwonym terrorze. 1918. W myśl tego dekretu wrogów władzy ludowej, jej przeciwników można zamykać w obozach koncentracyjnych, nazywanych gułagami. W 2 lata powstają 84 gułagi, no zamkniętych zostaje w nich tysiące osób. A niedługo potem, już w 1933, powstają pierwsze europejskie obozy w Niemczech. W 1933. Obóz w Auschwitz powstaje, zostaje zbudowany przez Niemców dla Polaków wiosną 1940. I już jesteśmy z obozami u siebie w Europie. Mówmy o tym, opowiadajmy o tym, zwłaszcza, że jeśli idzie o obozy koncentracyjne, to jedynym terminem, jaki zna ostatnio świat, jest określenie polskie obozy. Cała reszta, cała ta bogata, ciekawa historia wyparowała. Fajnie, że oglądaliście do tego momentu. Dzięki. Subskrybujcie ten kanał. Polecam się i zapraszam. Przemysław Skowron, ten Skowron. Do usłyszenia i do zobaczenia.